Rozwiążemy sobie teraz przykładowe zadanie z naszego portalu Khan Academy na temat podzbiorów zbioru zdarzeń losowych, czy też zbioru zdarzeń elementarnych. No i tutaj mamy pierwsze takie zadanie: Zadanie o Harry Potterze. Harry Potter odwiedza sklep z różdżkami Oliwandera. Jak wszyscy dobrze wiemy, to różdżka musi wybrać czarodzieja, zatem Harry nie może sam dokonać wyboru. Traktuje selekcję różdżek jako losowy proces, a więc może porównywać prawdopodobieństwo różnych możliwości. Różki są wykonane z czterech rodzajów drewna. Ostro krzewu, wiązu, klonu oraz dębu. W ofercie jest pięć różnych materiałów używanych do budowy rdzenia. Pióro feniksa, włos jednorożca, smocza łuska, krucze pióro oraz ogon testrala. Bazując na przedstawionej poniżej przestrzeni zdarzeń elementarnych, zawierającej wszystkie możliwe kombinacje, odpowiedz na pytanie, co jest bardziej prawdopodobne? No i tutaj mamy dwa zdania. Harego wybierze różdżka, która nie ma rdzenia z pióra Feniksa. Harego wybierze różdżka, która jest zrobiona z ostrokrzewu lub wiązu. Mamy teraz określić, które z tych zdarzeń jest bardziej prawdopodobne. No to popatrzmy, jak wygląda nasz zbiór zdarzeń elementarnych. On jest tutaj w postaci takiej tabeli. Tutaj mamy cztery materiały, cztery rodzaje drewna: ostrokrzew, wiąz, klon i dąb. I pięć rodzajów rdzenia różdżki. Tak? Pióro feniksa, włos jednorożca, smocza łuska, klucze pióro, ogon testrala. No i widzimy, że wszystkich możliwych kombinacji jest 20. Można na przykład mieć różkę, która jest zrobiona z wiązu i mardzeń z kluczego pióra. No i to jest ten element naszej tabeli. Albo na przykład różdżka zrobiona z ostrokrzewu i z rdzeniem z włosa jednorożca. I to jest ten element. No i teraz zakładamy, że one wszystkie są tak samo prawdopodobne. No to, żeby teraz obliczyć, to, które z tych prawdopodobieństw jest większe, to musimy policzyć, ile jest tych zdarzeń elementarnych, które sprzyjają każdemu z tych zdarzeń. No to popatrzmy na to pierwsze. Różka, która nie ma rdzenia z pióra feniksa, nie ma rdzenia z pióra feniksa, to ile jest takich różżek, które nie mają, Nie, jeszcze nie chcę zaznaczać, które nie mają rdzenia z pióra feniksa. Czyli to są wszystkie różdżki, które, są, które mają rdzeń zrobione z czegoś innego. Czyli poza tą pierwszą kolumną, wszystkie pozostałe. No to mamy 4 tutaj, 4 tutaj, 4 tutaj, 4 tutaj. Czyli mamy 16 rodzajów różżek, które nie mają rdzenia z pióra Feniksa, bo są wszystkie poza tą pierwszą kolumną. Czyli prawdopodobieństwo tego zdarzenia jest 16, podzielone przez 20, bo tyle z wszystkich możliwości. 16,20 to jest to samo co 80, czyli 80%. No teraz popatrzmy na drugą odpowiedź. Tutaj jest różka, która jest zrobiona z ostrokrzewu lub wiązu. Z ostrokrzewu lub wiązu. Czyli to są wszystkie różki z pierwszego wiersza, to jest ich 5, lub z drugiego wiersza, bo tutaj mamy wiąz, tych też jest 5, więc razem wszystkich ich, ich jest 10. 5 plus 5 to jest 10, czyli tym razem mamy 10 Zdarzeń elementarnych, które sprzyjają naszemu zdarzeniu, 10 spośród 20, no to prawdopodobieństwo będzie 10 20, 1, 2, 50%. No więc widzimy, że to pierwsze prawdopodobieństwo, które było 80%, jest większe niż to drugie, które jest 50%. Więc zaznaczamy odpowiedź pierwszą. Rozróć, zróbmy jeszcze jeden przykład. To jest dobrze. Następne pytanie, co tutaj mamy. Znajdujesz się w sklepie z kanapkami. Składniki kanapki możesz wybrać spośród białego i żytniego pieczywa, indyka i szynki, szwajcarskiego oraz amerykańskiego sera. Wszystkie możliwe rodzaje kanapek są przedstawione poniżej. Jeśli potraktujemy kanapki numer 2 6 jako jeden podzbiór przestrzeni zdarzeń elementarnych, które z poniższych stwierdzeń go opisuje. Zaznacz wszystkie odpowiedzi, które pasują. A ja może przewinę, żeby było widać. Czy tutaj mamy wszystkie możliwe kanapki? No tutaj, czyli mamy tak, pieczy, mamy dwa rodzaje pieczywa, indyk lub szynka, dwa rodzaje wędliny, i dwa rodzaje sera. No więc wszystkich możliwości powinno być dwa razy 2 razy 2, czyli 8. No jest wszystkich możliwości 8, rzeczywiście. Tutaj mamy wszystkie kanapki z białym pieczywem, tutaj mamy wszystkie z żytnim pieczywem. Tutaj mamy potem indyk, indyk, szynka, szynka, indyk, indyk i tak dalej. I dla każdej kanapki inny rodzaj sera. Czyli wszystkie tu mamy rozróżnialne przypadki. I teraz popatrzmy, jakie tu mamy zdania. Podziór składa się ze wszystkich kanapek, które są zrobione z białego pieczywa. No to popatrzmy. Czy to są wszystkie kanapki, które są z białego pieczywa? Kanapka 2 i 6, one tu są wyróżnione. No nie, bo na przykład kanapka 1 też jest z białego pieczywa, więc, więc to nie są wszystkie kanapki, które są z białego pieczywa. Drugie zdanie. Podziór składa się ze wszystkich kanapek bez szynki i sera szwajcarskiego. No to zobaczmy. Czy to jest kanapka bez szynki i sera szwajcarskiego? Tak. A ta też jest bez szynki i sera szwajcarskiego. A czy są jakieś inne kanapki bez szynki i sera szwajcarskiego? Zobaczmy. Ta ma, ta ma indyka i ser szwajcarski. Ta ma indyka i ser szwajcarski. Czyli wszystkie kanapki bez szynki i sera szwajcarskiego to jest, to jest dobrze, dlatego że te kanapki bez szynki. Pozostałe dwie, czyli pierwsza i, i piąta, mają ser szwajcarski, czyli nie pasują do, do tego zbioru. Czyli to jest dobrze. Składa się ze wszystkich kanapek bez szynki i sera szwajcarskiego. Patrzmy dalej. Podzbiór składa się ze wszystkich kanapek z szynką. No to zobaczmy. Czy to są wszystkie kanapki z szynką? No nie, dlatego że tutaj kanapka numer 3 jest z szynką, więc to ewidentnie nie jest zbiór wszystkich kanapek z szynką. Podzbiór składa się ze wszystkich kanapek, które składają się z indyka oraz sera amerykańskiego. No to popatrzmy. Kanapki te czerwone. Indyk i ser amerykański. Tak, indyk i ser amerykański. No to zobaczmy, czy są jakieś inne kanapki, które mają indyka i ser amerykański. Tutaj jest indyk, ale ser jest szwajcarski. Tutaj jest indyk, ale ser też jest szwajcarski. Czyli rzeczywiście ta odpowiedź też jest dobra. Czyli obie. Te odpowiedzi są dobre. Ten podzbiór to jest zarówno zbiór wszystkich kanapek bez szynki i sera szwajcarskiego, oraz to jest to samo co zbiór wszystkich kanapek, które składają się z indyka oraz sera amerykańskiego. Sprawdźmy, czy to jest dobrze. Dobrze.